Paweł, dzisiaj udało ci się strzelić tą debiutancką bramkę w barwach GKS-u Katowice i od razu zwycięską. Jak się czujesz? No zgadza się, bardzo się cieszę, że właśnie w tym meczu się przełamałem. Jeszcze przede wszystkim dlatego, że wygraliśmy, tak, bo myślę, że zagraliśmy całkiem fajne spotkanie, stworzyliśmy sobie dużo sytuacji, no najważniejsze, że strzeliśmy bramkę więcej od przeciwnika, no i ja również się cieszę, że to mi udało się strzelić, no i fajnie, że te 3 punkty u nas zostają. Powiedz mi, Paweł, bo Pogoń Siedlce zagrała dzisiaj naprawdę dobre spotkanie i to nie jest łatwy przeciwnik, a mimo wszystko tą konsekwencją, tym pomysłem na grę udało się dowieść te 3 punkty. No zgadza się, tutaj trzeba przyznać, że przeciwnik naprawdę postawił wysokie warunki, nie bał się grać od początku, podchodził do nas wysoko. No ale właśnie my staraliśmy się realizować to, co mieliśmy sobie założone. Fajnie, że udało się wygrać, strzelić tą bramkę więcej, no i to my cieszymy się dzisiaj z 3 punktów.